Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Zaprezentujemy dzisiaj montaż instalacji gazowej do Subaru Imprezy 2.0 Turbo, auto o mocy 225 koni z 2004 roku. Otworzę maskę, pokażę dokładnie, jak to zostało zamontowane w środku. Tutaj oczywiście została zamontowana instalacja gazowa KM Enevo. W tym miejscu została umiejscowiona jednostka sterująca. Jeżeli chodzi o pozostałe podzespoły, tutaj jest zamontowany reduktor KM Gold GT. Na ścianie grodziowej, tuż za interkulerem, widzimy dwa filtry fazy lotnej. Filtr fazy ciekłej oczywiście jest zamontowany tuż przy samym tutaj reduktorze. Jeżeli chodzi o wtyskiwacze, zostały zamontowane na pojedynczy montaż. Są to wtyskiwacze gazowe JET Plus i tutaj możemy dostrzec po obu stronach dwie sztuki. Tutaj widzimy dwie sztuki. Tutaj mamy wtyskiwacz. I z drugiej strony analogicznie również kolejne dwie sztuki. Jeszcze tutaj na środku został zamontowany rozdzielacz na cztery cylindry. Jeżeli chodzi o oszczędności, tutaj po montażu klient zyskuje 450 zł oszczędności. Wcześniej na benzynę wydawał około 840 zł, teraz na gaz wydaje jedynie 390. Auto oczywiście musimy przypomnieć pali około 16, proszę Państwa, litrów benzyny i około 18 litrów LPG. To oczywiście w trybie miejskim. Przejdziemy teraz dalej. Przełącznik na życzenie klienta został zamontowany tutaj w miejscu widocznym na lewo od kierownicy. Na przełączniku oczywiście jest wyświetlane wskazanie ilości gazu oraz tryb pracy. Jeżeli chodzi o wlew, wlew został zamontowany pod klapką wlewu paliwa. Jest to dokręcany wlew. Po zamknięciu klapki jest on całkowicie niewidoczny. Jeżeli chodzi o ostatni element, czyli o zbiornik, jeszcze Państwu pokażę. Zbiornik tutaj na życzenie został zamontowany oczywiście w miejscu koła zapasowego. Tutaj możemy spojrzeć. Jest to 48-litrowy zbiornik, nie unoszący podłogi bagażnika. Pozwoli on na zasięg blisko 200 km w trybie miejskim. Oczywiście na życzenie możemy zamontować tutaj również większy zbiornik 55-litrowy, który pozwoli na przejechanie około 250 bądź 300 km w trybie miejskim. W trasie oczywiście ten zasięg tutaj nam się zwiększa. Jeżeli chodzi o koszty montażu instalacji gazowej do tego modelu, jest to, proszę Państwa, 3000 zł. Montujemy taką instalację w ciągu 1,5 dnia roboczego, a zwrot kosztu następuje po 6600 km, czyli bardzo szybko. Praktycznie 6000 km i zwraca nam się całkowicie koszt montażu instalacji. Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.